znakomitej sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy. Niskie ukłony dla Was wszystkich w Nowym Roku. Dzisiaj wyjątkowe wydarzenie artystyczne, więc w imieniu organizatorów, którymi są Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jasienicy oraz działająca przy tym zespole Rada Rodziców. Witam Państwa bardzo serdecznie na koncercie, który będzie naszą odpowiedzią na to wszystko, co dzieje się na naszym świecie. Dobrze, że jesteśmy razem, że jesteśmy solidarni. Bardzo się cieszę, że tak licznie się tutaj zgromadziliśmy. Szanowni Państwo, w Nowym Roku dzisiaj będziemy troszeczkę odwrotnie, niż jesteście przyzwyczajeni, grali naszą muzykę. Rozpoczniemy znakomitym występem naszej formacji islandowej, ale wpierw pozwólcie, że przywitam znakomitych gości, którzy dzisiaj są z nami, z czego też się bardzo cieszymy. Witamy serdecznie pana wójta gminy Jasienica, pana Jerzego Pierzynę. Janusza, przepraszam, panie Janusza. Halo? Tak, jestem z powrotem. Przepraszam, panie wójcie, nic się nie dzieje. Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jasienicy w osobie pani Jolanty Duśniak. Już dobrze. Gorące brawa. Przedstawicieli Rady Rodziców naszego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Witamy Państwa serdecznie. Witam serdecznie przewodniczącego Rady Gminy Jasienica, pana Czesława Machalicę. Jest z nami. Witamy, panie Czesławie. Wszystkich radnych Państwa wspaniałej gminy. Witam serdecznie Państwa. Moi drodzy, tak jak powiedziałem, rozpoczynamy od znakomitej kapeli Dixielandowej. Mam nadzieję, że jesteście gotowi. Oddaję głos naszemu panu Tadeuszowi, który poprowadzi tą część koncertu. Gorące brawa dla nich, zaczynamy!
Państwa bardzo serdecznie w imieniu całego naszego zespołu. Przywitajmy Państwa utworem, który liczy sobie już 105 lat, bo pochodzi z roku 1917, prawda? Panie Gerrak, tym utworem Państwa przywitaliśmy. W ogóle dziękujemy za zaproszenie nas na ten uroczysty koncert, którego głównym wykonawcą jest Big Band pod dyrekcją pana Stanisława. A my tak po prostu, żeby Państwa rozgrzać troszeczkę przed tym głównym koncertem, kilka utworów pozwolimy sobie zagrać. To był Tajgera, a teraz zaprosimy na scenę naszą uroczą wokalistkę Agnieszkę Golik, która zaśpiewa nam utwór zatytułowany na imię Bistuszein, a kompozytorem tej kompozycji jest żydowski kompozytor, który w 1928 roku ten utwór skomponował, a utwór znany jest na całym świecie. Bajmir Bistuszej, bo ty masz w sobie coś.
Kolejnym utworem, który zaprezentujemy, jest utwór, który jest na czasie. Zrobiło się tak cieplutko, za chwileczkę będzie wiosna. Jest taki utwór skomponowany przez niemieckiego kompozytora Franza Dole. Kiedy znów zakwitną białe bzy? Rok później, bo to był rok 1928, w roku 1929 nasz kompozytor, posłuży się ściągą, Marian Hebar, skomponował, ułożył do tego słowa, które do dzisiaj są śpiewane, a więc kiedy znów zakwitną białe bzy i Agnieszka Dorik. Take my lips, I want to lose.
Agnieszka Dolnik, nasza wokalistka. A my na zakończenie chcemy zagrać znany standard jazzowy Sweet George'a Brown. To jest 1925 rok. Instrumentalnie kończymy nasz występ pełen Sweet George'a Brown. We'll be right back.
wspaniałych towarzyszy. Agnieszka Woli. I Agnieszka Woli. Na bardzo wita osoby. Brawo! I Szczurek Towarzyszowy, Adam Kowiecki. Brawo! Na perkusji Jarosław Grzybowski. Brawo, brawo. Genio Kuba Kramas. Brawo. Stanisław Urban, saksofon kolorowy. Tomasz Procny, Puzo. Jerzy Zaziołkło, nasz bęk lider, założyciel tego zespołu, saksofonarkowy. I moja skromna osoba, Tadeusz Janik. Szanowni Państwo, całej okazałości Jerry Bestman. Przed Wami, gorące brawa! Znakomita wokalistka pani Agnieszka Woli. 3-4! No! Jak zwykle zsynchronizowani. Zobaczcie, nikt nie opuścił ani pół kapelusza. Panie Tadeuszu, dziękujemy za piękne historyczne wprowadzenie do koncertu. Drodzy Państwo, po krótkiej przerwie zapraszamy na występ Big Bandu pod dyrekcją Stanisława Urbana. My serdecznie dziękujemy za uwagę i kłaniamy się nisko. Jeszcze raz do dyspozycji Państwa Okrasków Jerry Bestman. Dziękuję Wam pięknie, Pani Agnieszko, nisko ukłony.